Ewangelia Świętego Jana rozdział jedenasty. Pewien człowiek z Betanii, miejscowości Marii i jej siostry Marty, był chory. Miał on na imię Łazarz. Maria zaś była tą kobietą, która namaściła pana wonnym olejkiem i swymi włosami wytarła jego stopy. Właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość. Panie, ten, którego kochasz, jest chory. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: Ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. Dzięki niej syn Boży dozna chwały. A Jezus miłował Martę, jej siostrę oraz łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze dwa dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów: Wróćmy znów do Judei. Uczniowie mu powiedzieli: Rabbi Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a ty chcesz tam ponownie wrócić? Jezus im odparł. Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Kto chodzi za dnia, nie potyka się, gdyż widzi światło tego świata. Kto natomiast chodzi nocą, potyka się, ponieważ nie ma w nim światła. A gdy to powiedział, dodał Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, lecz pójdę, aby go wyrwać ze snu. Uczniowie odrzekli Panie, jeśli usnął, to będzie zdrowy. Jezus jednak powiedział tak o jego śmierci. Uczniowie natomiast uważali, że mówił o zapadnięciu w sen. Oświadczył im więc otwarcie Łazarz umarł, ale raduje się ze względu na was, abyście uwierzyli. Z tego właśnie powodu nie było mnie tam, lecz teraz chodźmy do Niego. Tomasz, zwany bliźniakiem, zawołał wtedy do współuczniów: Chodźmy i my, aby razem z Nim umrzeć. Gdy Jezus tam dotarł, zastał go już od czterech dni leżącego w grobie. Betania zaś leżała w pobliżu Jerozolimy, w odległości około piętnastu stadiów. Wielu Żydów przybyło więc do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw, Maria natomiast pozostała w domu. Marta zwróciła się do Jezusa. – Panie, gdybyś tutaj był, mój brat by nie umarł. – Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co tylko Go poprosisz. Jezus jej rzekł – "Twój brat powstanie z martwych" Marta odpowiedziała. "Wiem, że z martwych podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym" Jezus oświadczył jej. "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nawet jeśli by umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?" Marta odrzekła: "Tak, Panie. Wierzę, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat" A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała swoją siostrę, Marię, mówiąc jej pokryjomu: Nauczyciel jest tutaj i prosi cię. Ona zaś, gdy to usłyszała, szybko wstała i pobiegła do niego. A Jezus nie wszedł jeszcze do miejscowości, lecz pozostał tam, gdzie spotkała go Marta. Również Żydzi, którzy przebywali w jej domu i pocieszali ją, poszli jej śladem, widząc, że zerwała się i wybiegła. Sądzili bowiem, że udała się do grobu, aby tam płakać. Tymczasem Maria dotarła do miejsca. Gdzie zatrzymał się Jezus. Kiedy go zobaczyła, upadła mu do nóg i rzekła: Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył, że ona płacze, a także płaczą Żydzi, którzy z nią idą, wzburzył się wewnętrznie i był wstrząśnięty. Następnie zapytał: Gdzie złożyliście go do grobu? Odparli: Panie, chodź zobaczyć. Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli: Zobaczcie, jak go kochał. Niektórzy zaś mówili, czy ten, który przywrócił wzrok niewidomemu nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jezus ponownie wzburzony podszedł do grobu, a była to grota zastawiona kamieniem. Polecił więc odsuńcie kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie już cuchnie, nie żyje bowiem od czterech dni. Jezus powiedział jej. Czy nie zapewniłem cię, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz? I odsunięto kamień. Wówczas Jezus wzniósł oczy w górę i zaczął się modlić: Dziękuję ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz, powiedziałem to jednak ze względu na otaczających mnie ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał z mocą: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przysłoniętą chustą. Jezus polecił im. Uwolnijcie go z tego i pozwólcie mu chodzić. Wielu spośród Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Niektórzy z nich poszli natomiast do faryzeuszów i poinformowali ich o tym, co uczynił Jezus. Wyżsi kapłani oraz Faryzeusze zwołali więc Wysoką Radę i zastanawiali się: Co mamy robić? Człowiek ten dokonuje wielu znaków, jeśli go tak pozostawimy, wszyscy mu uwierzą. Wtedy też wkroczą Rzymianie i zniszczą zarówno naszą świątynię, jak i naród. Jeden z ich grona, Kajfasz, który w tym roku pełnił funkcję najwyższego kapłana, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie. Nie bierzecie także pod uwagę tego, że będzie korzystniej, jeśli jeden człowiek umrze za lud, niż gdyby miał zginąć cały naród. Nie powiedział zaś tego od siebie, lecz jako najwyższy kapłan sprawujący wówczas urząd, wygłosił proroctwo, że Jezus umrze za naród, a nie tylko za naród, ale również aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Tego więc dnia podjęto decyzję, aby go zabić. Jezus więc nie pojawiał się już jawnie wśród Żydów, lecz usunął się w okolice w pobliżu pustyni, do miejscowości zwanej Efraim, gdzie przebywał ze swymi uczniami. Zbliżało się zaś żydowskie święto Paschy. Wielu mieszkańców z tamtej okolicy podążało do Jerozolimy jeszcze przed uroczystościami, aby się oczyścić. Poszukiwali oni Jezusa i zastanawiali się między sobą, będąc na terenie świątyni, – Cóż wam się wydaje, Czyżby nie zamierzał przyjść na święto? Wyżsi kapłani i faryzeusze wydali też rozporządzenie, aby każdy, kto tylko zna miejsce pobytu Jezusa, powiadomił ich, aby mogli go uwięzić. Pani bardzo piękna historia o wskrzeszeniu łazarza, którą myślę dobrze, dobrze znamy, To jest bardzo wiele wątków, też mówiłem wiele konferencji na ten temat. Na jedną, uwagę wam, znaczy na jedną rzecz Wam zwrócę uwagę na końcu tego rozdziału. Zobaczcie, Pan Jezus przez jakiś czas się też ukrywał przed Żydami. Nie? My, myślę, że my często tak myślimy, że to było tak, że w pewnym momencie no, oni jakoś postanowili go zabić, po prostu go złapali i tyle. Koniec widzicie u świętego Jana, bo tutaj jest dużo tych rozmów, jak Wam mówiłem, Jezusa z Faryzeuszami. Tam przez długi czas rosła taka cała narracja. Nie? To nie jest tak, że to nagle jednego dnia go postanowiono zabić. Jezus po prostu działał, Jezus robił różne rzeczy, to wzbudzało podziw niektórych i wiarę niektórych, a u innych wręcz odwrotnie, nie? jakby nastawiało go przeciwko niemu. I zobaczcie, Jezus też, jakby w żaden sposób, to nie jest tak, że Jezus szukał tej śmierci. No nie, kiedy było zagrożenie życia, to też Jezus się chronił, nie. Kochani, my tak czasem myślimy, że, na przykład, nie wiem, męczeństwo polega na tym, że tak się z radością wychodzi ku śmierci. Tak, kiedy przyszła już śmierć na Jezusa, on ją przyjął z otwartymi rękami. Ale zauważcie, wcześniej robił wszystko, żeby jej uniknąć. Kochani, nie ma nic złego w tym, że my chcemy uniknąć zła. Jest takie czasem złe myślenie w chrześcijaństwie, nie? że cierpienie to jest coś, nie wiem, do czego mamy dążyć, że to właśnie, bo to zbawiło świat. To jest nieprawda. Trzeba podjąć wszystkie możliwe kroki, żeby go uniknąć. Tak. Kiedy się okaże, że jest nie do uniknięcia, to trzeba je przyjąć, przeżyć je z Bogiem, przejść przez nie. Ale to nie znaczy, że nie mamy prawa robić wszystkiego, co się tego da, żeby go nie doświadczać.